Jest z nami Paweł Werszynin. Dzień dobry, Paweł. Witam. Bez pomyłki. Bez pomyłki. W walce też chyba bez pomyłki. Słuchaj, naprawdę jestem pod wrażeniem i ja zawsze to podkreślałem tutaj, mówiąc o nowych twarzach, które pojawiły się jakiś czas temu w Gromdzie. Ty, Scarface, dzisiaj też Joker, Dominik Owsiany, też Golcuś. Ci ludzie, właśnie tacy jak ty, bezkompromisowi, zaczynają wygrywać. Trzecia wygrana twoja. To jest jakby potwierdzenie tych moich typowań, że idziesz w dobrym kierunku. No tak, no idę w dobrym kierunku, idę w górę. No mam nadzieję, że będę na szczycie tutaj. Jest jeszcze jedna ważna rzecz w tym pojedynku, jak zauważyłem. Ta twoja lewa ręka zrobiła tutaj największą robotę, bo praktycznie otworzyłeś tą ręką pojedynek. Tak. Pamiętasz? Oczywiście to było właśnie pracowane na tarczach. Nie będę mówił dokładnie jak, bo może niektórzy nie zauważą po czym. Jeszcze lewa ręka miała być więcej na brzuch, ale nie zrobił tego, co robi we wcześniejszych walkach, czyli się nie odchylał, a zostawał nogami, bo właśnie odchylał się, a nogi zostawały, czyli było duże pole na brzuch, a w tym momencie to, znaczy w tej walce akurat nie popełniał tego błędu, a żeśmy wychwycili to i chcieliśmy na to go złapać. Masz jeszcze jedną taką umiejętność i ona chyba też troszeczkę gdzieś z zapasów jest, czyli kontynuacja cały czas ciągła walki u ciebie jest, bo widziałem tak, był clinch i było cały czas szukanie ciosu na dół, gdzieś próby rozbicia, co tutaj niewielu fighterów robi, bo oni gdzieś przerywają, czekają na decyzję sędziego, a ty pracujesz. No tak, i nawet nie czuję się zmęczony, nie wiem ile walka trwała, ale też nawet tam większych wdechów nie musiałem brać, więc wszystko działa jak należy. No i to właśnie jest, że to są walki na gołe łapy. Jakby to był normalny boks, to można było sobie co akcję budować tą akcję, a jak już jestem w tym, trafiłem, to warto pociągnąć, pójść za ciosem, tylko że nie być pijany w miejscu, tylko inteligentnie pójść za ciosem. Mam nadzieję, że mi to wychodzi. Uważam się za dość inteligentnego człowieka i chcę to przykładać też w walce. Ja potwierdzam, bo zawsze mam przyjemność rozmowy z tobą, zawsze mamy jakąś wymianę myśli i to jest konstruktywne, ale ty masz taki trochę tysonowski styl walki i to, o czym powiedziałem wcześniej, czyli ta praca po dole. Mario, mój kolega, przyjaciel. Mario, niesamowitą walkę tu stoczył. Też żeśmy od lat się znamy, kiedyś w Łodzi mieszkał, dużo razem spędziliśmy na jednej macie. Słuchaj, właśnie zapytam cię o to, czy to właśnie jest to, że nadrobisz tym warunki fizyczne, pracując po dole, gdzieś wchodząc, męcząc przeciwnika? Dokładnie, muszę tym nadrobić, bo jakbym miał walczyć z takimi koniami i bym nie miał na to patentu. Takimi pitbullami? No, pitbull akurat są małe i szybkie. No, to bardziej jakieś właśnie Cane Corso. Czym cię zaskoczył Siwolo, bo po tym pierwszym knockdownie mówię, kurde, chyba się nie pozbiera gość, a jednak się pozbierał i gdzieś próbował nawiązać walkę. Zaskoczył, nie mogę powiedzieć, że zaskoczył, ale szanuję za charakter, bo jednak wstawał, kurczę, no wstawał naprawdę z charakterem, bo nie wiem, dwa razy wstał, albo trzy, już nie wiem, ale naprawdę widziałem, że przy ośmiu, wiesz jak to jest, ciało nie chciało, ale głowa kazała wstać. Ciało nie chciało. Szacunek. Nie, jasne, to tutaj nie ma dwóch zdań. Słuchaj, trzecia walka, ale dlaczego dopiero trzecia? Bo kibice pewnie chcieliby cię częściej widzieć, prezentując taką formę i też zaskakując tych dużych chłopów. Wiesz co, żeby zrobić taką formę, to ja też się muszę dużo poświęcić i ja mam też rodzinę, sprawy zawodowe. I właśnie dlatego, ale zobaczymy, po prostu trzeba wszystko dobrze poukładać i walczyć. Uczcicie turniej, żeby osiągnąć i pójść właśnie, bo super fajty są fajne, dobrze, bo też nie wyniszczają zdrowia. Możesz postawić wszystko w pojedynku jednym, tak? Natomiast turniej ma swoje prawa, turniej ma swoje możliwości złapania kontuzji. Ty jak w ogóle patrzysz na turnieje? To jeszcze więcej pracy? Na pewno i na pewno większe obciążenie psychiczne, bo to już jestem teraz, zeszło to ciśnienie, już nie muszę trzymać tego skupienia, tego układu nerwowego na wysokim poziomie, ale turniej w ogóle mnie nie kusi, bo nie mam takiej potrzeby, bo już jestem w rankingu, bo tak się zdarzyło fajnie, że dostałem mocnych zawodników, nie wiem czemu, ale tak się zdarzyło, może chcieli ich bardziej wbudować, może chcieli, nie wiem, ale... Wszyscy, którzy oglądali twoją pierwszą walkę ze Scarface'em, to są pod wrażeniem. Do dzisiaj ja tutaj rozmawiam i wszyscy wspominają, a tutaj wiesz, do dobrych walk nie brakuje, jak widziałeś przed chwilą.
Dokładnie, dokładnie nie widziałem, ale na pewno całą galę obejrzę, bo ja zawsze jak walczę, to potem oglądam całą galę. Nawet tak powiedziałeś, że nowe nazwiska warto prześledzić. Poczekaj, do czego nawet... Nie, mówię właśnie o tym turnieju, na ile ty musiałbyś zbudować formę. Nie, w ogóle nawet z prezesem rozmawiamy tylko o superfightach. Prezes tak samo jest tego samego zdania co ja, że chyba chcą budować moją osobę i będą budować ją w ten sposób. No jestem, czuję się tutaj dobrze w tej organizacji, doceniony. Fajnie mi się tutaj ze wszystkimi gada, nie tylko z zawodnikami, tylko z organizatorami. Z prasą. Z prasą, szczególnie z tobą. bardzo się cieszę, bo też lubię zawodników, którzy tak naprawdę mają za sobą dobrą bazę, background. Ty jesteś z zapasów i naprawdę w tych zapasach byłeś... niezłym zawodnikiem. Jeszcze dodatkowo teraz widzę, że ten boks też ci się cały czas poprawia. Tak, cały czas mi się poprawia i cały czas mam nadzieję, że będę poprawiał, bo tylko na pewno obejrzę walkę, na pewno znajdę jakieś błędy. Sam też, mój trener jest wyśmienitym technikiem, Sebastian Adamski, ale sam też wymyślam dużo akcji, które chcę zastosować w niedzielę, na przykład jak nie trenuję, ja to sobie chodzę z psami. Zawsze sobie chodzę, kroczki w lesie, może mi ktoś widzi, to myśli, że czubek, ale sobie chodzę, wymyślam akcję, potem najpierw na tarczach ją, potem jak prowadzam w sparingach, wchodzi, zostaje w repertuarze i tak to mniej więcej u mnie wygląda, że też dużo sam wymyślam. Powiedz, ty tak naprawdę jesteś w stanie toczyć więcej walk niż... powiedzmy dwie do roku, trzy do roku. Jaki to jest po prostu proces czasowy u ciebie, żeby wyjść w pełni przygotowanym, trzymając cały czas rękę na pulsie w przypadku twoich pitbullów, w przypadku rodziny też cały czas gdzieś zarabiając na jej byt, tak? To wiesz co, to też zależy od walk, bo ze Scarface'em chciałem po walce z Scarface'em chciałem walczyć od razu, ale niestety powiedzieli mi, że nie dojdą ręce. Nic się nie stało, albo jedno mocno zbite. Potem chciałem zabrać rodzinę na wakacje i mieć spokojną głowę, że nie muszę dwa razy iść na trening, tylko mogę sobie z nimi spędzić czas i następnie zobaczymy, tak, jak to będzie wszystko, czy jak będzie wszystko grało. No zobaczymy, ja tu się nie chcę określać, bo tak jak powiedziałem, u mnie słowo to jest słowo, nie chcę teraz powiedzieć się wycofać, tylko jak podejmę decyzję, to ona jest, jak mi nic nie przeszkodzi, to już jest niepodważalne. Dzisiaj była szansa wskoczenia do turnieju, właśnie szukano zawodnika z superfightów do tego, żeby ktoś wskoczył, to tak pomyślałeś sobie, kurde, może jednak. Wiesz co, ja nawet o tym nie wiem, bo ja się wtedy rozgrzewałem, ja jestem wtedy w swoim świecie, jak zauważyłeś. I widziałem nawet, że Arci się rozgrzewa, to tam tak kątem oka rzuciłem, że pewnie wejdzie jeszcze, w sumie chciałbym go pochwalić, bo też naprawdę charakterny chłopak. Szybko podjął decyzję, widzę, że się grzał i wskoczył do turnieju. No, nie wiem, czy skoczył, bo jak rozmawiałem z nim, to powiedział, że już kogoś chyba tam znaleźli na zastępstwo, więc może nie Arcie akurat. Ale na pewno chciał. Chciał, nie, to zdecydowanie. Komu ten puchar zadedykujesz albo komu wręczysz, gdzie wyląduje na półce? Na półce. Powiedziałeś, że ładny. Na półce u mnie, pewnie w gabinecie. Trzeci, no swoje mam, psów, czekam na syna, niedługo półki pękną, zadedykuję mojej żonie Klaudii. To dedykujemy żonie. Paweł, gratulacje jeszcze raz, bardzo dziękuję. Paweł Werszyni, obserwujcie, bo naprawdę będzie, to jest masakra, człowiek. Dzięki.